Panie ministrze skarbu, wszystko to bardzo pięknie. Wprowadzenie euro, stabilna gospodarka, wygoda, mniej kłopotów dla handlu zagranicznego, ale... Tak? Ale ja nawet nie wiem, jak wyglądają te euro. Przygotowałem małą prezentację dla waszej królewskiej mości. Czy mogę? Proszę, proszę. Banknoty euro zostały zaprojektowane przez Roberta Kalinę z Banku Centralnego Austrii, który swoim projektem wygrał w 1996 roku otwarty konkurs. Seria banknotów euro obejmuje 7 nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Banknoty euro są wspólne dla wszystkich państw strefy euro, są w każdym z nich takie same. W warstwie ilustracyjnej banknoty euro przedstawiają pewne symbole, style architektoniczne różnych epok. Antyk, styl romański, gotyk, renesans, barok i rokoko, architekturę XIX i XX wieku. Na awersie, czyli przedniej stronie banknotów, przedstawione są okna i bramy, które symbolizują otwartość i współpracę. A na rewersie widać mosty, będące metaforą komunikacji między ludźmi w Europie oraz pomiędzy Europą a resztą świata. Gdzie to takie ładne mosty są, co? To nie są żadne konkretne mosty, ponieważ autor projektu nie chciał, aby poszczególne banknoty kojarzyły się z konkretnymi państwami. To są tylko symbole, pewne wyobrażenia, ale podobne mosty można spotkać w różnych krajach Unii Europejskiej. No bardzo to wspólnotowe. I właśnie o to chodziło. Wzory poszczególnych banknotów zawierają nazwę waluty euro, zarówno w alfabecie łacińskim, jak i greckim. Skrót nazwy Europejskiego Banku Centralnego w 5 wersjach i flagę Unii Europejskiej. No, bardzo ładnie. Może nawet za bardzo. Trochę przypominają obrazki z książki dla dzieci. Jakby tak wziąć dobry skaner i drukarkę, to można by sobie naprodukować? Otóż nie. Banknoty euro są bardzo nowocześnie zabezpieczone. Prawdziwość banknotów euro można sprawdzić dotykiem, oglądając banknot pod światło oraz pod różnymi kątami padania światła, a także oglądając go w dużym powiększeniu i w promieniach ultrafioletowych. Warto zwrócić uwagę na sam papier. Jest on wyprodukowany z włókien bawełnianych, co sprawia, że banknot jest sztywny i szorstki. Jeśli papier jest inny, na przykład śliski czy wiotki, oznacza to, że prawdopodobnie mamy do czynienia z banknotem fałszywym. Ponadto na przedniej stronie banknotu główny motyw, litery i nominał są wydrukowane specjalnym, wypukłym lub pogrubionym drukiem. Wystarczy ich dotknąć opuszkami palców. Oglądanie banknotu pod światło powinno dać 4 efekty. Po pierwsze, efekt przeźrocza. Proszę zwrócić uwagę, że w normalnych warunkach ta część banknotu pokazuje jakieś krzywe, których znaczenia możemy się tylko domyślać. Oświetlenie banknotu od tyłu pokazuje, że krzywe układają się w wartość nominału. W naszym przypadku jest to 20 euro. Po drugie, euro zawiera także znak wodny, ledwo widoczny w normalnych warunkach, a doskonale widoczny pod światło. Trzecim zabezpieczeniem optycznym jest specjalna, wpuszczona w banknotowy papier nitka, która w promieniach światła wygląda jak ciemny pasek biegnący w poprzek banknotu. Nie można jej odkleić ani usunąć bez zniszczenia danego nominału. Ale ciemny pasek to nie wszystko. Na tej nitce drobnym drukiem napisano słowo euro oraz wartość nominału danego banknotu. Po czwarte, na pasku z hologramem widoczna jest tak zwana mikroperforacja, czyli drobniutkie dziurki układające się w znak euro. Kiedy ogląda się banknoty euro pod różnymi kątami, można zauważyć zmieniające się obrazy na pasku czy polu z hologramem.
A kiedy zmieniamy kąt pochylenia banknotu, na jego odwrotnej stronie można zobaczyć opalizujący złoty pasek z nominałem i symbolem euro. Dodatkowe zabezpieczenia nie są widoczne gołym okiem. W dużym powiększeniu widać tak zwany mikrodruk. Cienkie paseczki, które stanowią tło dla greckiego napisu euro, tak naprawdę nie są wzorkiem. W naszym przykładzie są to cyfry opisujące wartość banknotu. W świetle ultrafioletowym widoczne są kolejne zabezpieczenia. Sam papier się nie świeci. Włókna zatopione w papierze świecą na czerwono, niebiesko i zielono. Flaga Unii Europejskiej jest zielona, a gwiazdy na niej pomarańczowe. Świeci się część gwiazd i kółeczek na przedniej stronie banknotu oraz mapa i most na jego odwrotnej stronie. O, fascynujące. A monety? Monety są, rzec można, jeszcze ciekawsze. Mamy 8 nominałów monet. 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro. Każda moneta ma stronę wspólną i jest nią awers oraz strony narodowe, które informują, w jakim kraju dana moneta została wyemitowana. Czy to znaczy, że na przykład monetami wyemitowanymi we Francji nie można płacić w Niemczech? Nie, każdy z krajów obszaru euro akceptuje wszystkie nominały monet niezależnie od kraju pochodzenia. Na tym polega Unia Walutowa, mój królu. Aha. A co jest na rewersie monet? Na rewersie są symbole związane z krajami, z których monety pochodzą. Na przykład na rewersie monety francuskiej jest symbol drzewa, będący metaforą życia, ciągłości i wzrostu. Symbol ten wpisany jest w sześciokąt otoczony francuskim napisem Liberté, Égalité, Fraternité, czyli wolność, równość, braterstwo. A na rewersie monet watykańskich jest podobizna Ojca Świętego Jana Pawła II. No bardzo interesujące, bardzo. Czy ja mógłbym dostać takie okazy do ręki? A pewnie. Skoczę tylko do kantoru i kupię, choć mogę mieć kłopot z drobnymi. Postaraj się, ministrze, postaraj się.